No widoczek ładny. Oko patrzy i się cieszy. Nóżka napina. Coś by nacisnęła mocniej. No ale jak tu upolować rowerek, który byłby najwłaściwszy? Wjechałem tutaj, ale powiem szczerze, że ja nawet nie chcę na to patrzeć, bo źle mi się to kojarzy. Kojarzy mi się ten teren, to podłoże. Kojarzy mi się z rowerami, których nie ma. Ostatnio przejrzałem sobie internet, co się dzieje, czy są rowery już. No niestety informacje są dość smutne. Rowery takie, które ewentualnie by człowieka interesowały, to dostępne są za wiele tygodni. Jeden producent podaje 10 tygodni mniej więcej na niektóre rodzaje rowerów, bo ma też takie, które są dostępne, czy będą dostępne za... Inny znowu producent, który ewentualnie by mnie interesował i lubię patrzeć na jego rowery, to rower, który mi się podobał, miał być na jesień, czyli teraz. Później zmieniła się informacja na stronie, że będzie dostępny w zimie. No a teraz już jest informacja, że na wiosnę. Niektóre rozmiary są dostępne w miarę szybko, ale to są rozmiary S, XS albo XL, XXL chyba też mają. A te bardziej popularne L, M, no to nie ma. Trzeba czekać miesiącami. Nawet nie można zamówić, bo dopiero na wiosnę to będzie można kliknąć w zamówienie. Znaczy zrobić zamówienie i potem czekać też pewnie jakiś czas, żeby ktoś to poskładał. Także rower, zwierzyna rzadka. Rzadko występująca, można powiedzieć, że bardzo płocha. Także nie fajnie. Tak wygląda sytuacja. Przepraszam, jeżeli kogoś rozczarowywuję, ale chyba wszyscy o tym wiemy tak naprawdę. Chodź, szerszeniu. Czarny. Przed chwilą na promie spotkałem kolegę, któremu udało się coś upolować, mianowicie rowerek Emonda 5. Piękny rowerek. 3 miesiące temu kupił w sklepie stacjonarnym. Także jak widać, niektórym się udaje. Ale oczywiście nie może się udać wszystkim, no bo w czasach niedostatku, niedoboru, braków, no wszyscy nie mogą odnieść sukcesu w polowaniu. Niektórym też jest łatwiej, na przykład mnie, moje dzieciństwo i wczesna młodość przypada na lata 80. No ja się wtedy uczyłem właśnie polowania, bo wtedy wszystkiego brakowało. Więc ja wtedy na wszystko musiałem polować, idąc siateczką do sklepu. No i nauczyłem się tego i teraz mi jest troszeczkę łatwiej. Wiem, że są takie cechy, które pomagają odnieść sukces w polowaniu, na przykład cierpliwość, no niezrażanie się niepowodzeniami, konsekwencja, upartym trzeba też być. Ja się przyznam, że ostatnio mi się udało upolować pedały. Polowałem 3 miesiące, bo moje Lucky X-Track zaczęły skrzypić jakiś czas temu. Ale mimo, że skrzypią, to ja lubię te pedały i postanowiłem nabyć taką samą parę, nową parę, co nie było łatwe, ponieważ okazało się, że kiedy zacząłem szukać tych pedałów, że ich w ogóle nie ma. Ja zwykle szukam na internecie, rynek jest większy, szerszy. Można nawet w różnych krajach coś szukać. No i szukałem tych pedałów przez 3 miesiące, nigdzie nie było. Były karbonowe te pedały, ale ja chciałem zwykłe. No i w końcu po 3 miesiącach, 2 dni temu patrzę, pojawiła się jedna para. Facet chyba po prostu znalazł gdzieś w magazynie, mu się zapodziała ostatnia para, więc rzucił na stronę, a ja to upolowałem i kupiłem momentalnie. Ja jestem przeciwnikiem polowania na zwierzęta, więc ja tutaj nie poluję, tylko sobie siedzę i patrzę. Ja poluję ewentualnie na jakieś części rowerowe, akcesoria do rowerów, to co związane właśnie z rowerami. A tutaj nie, tutaj to człowiek po prostu patrzy. Albo poluje przy pomocy
kamery. O. Mnie się udało też ostatnio inną rzecz upolować. Spodnie. Długie spodnie marki Biller. Szukałem spodni na zimę i udało mi się upolować na przecenie spodnie. Znalazłem spodnie, zobaczyłem obniżka, mój rozmiar. Spodnie fajne, dobre opinie, zresztą oni w ogóle dobre rzeczy robią, o czym w innym filmie zapraszam serdecznie. Ale jak zobaczyłem te spodnie, no to bang, bang, bang. Ani chwili zastanowienia biorę. Dzisiaj testuję pierwszy raz w tych spodniach, więc też coś na ich temat powiem niedługo. Też zapraszam na filmik. Ja w ogóle zapraszam na moje filmy. Także przybywajcie, oglądajcie. Subskrybujcie. Chyba pierwszy raz mówię w moim filmie, żeby subskrybować. Nie wiedziałem, że tak trzeba. Podobno trzeba. Ale zapraszam, zapraszam. Niezobowiązująco. O, tak zapraszam na moje filmy. Widz dobrze wie, czy warto subskrybować, czy nie. Nie trzeba tego mówić widzowi. Ja wychodzę z takiego założenia. Krótko mówiąc. Ładnie tu mamy. No ładnie. Mamy jesień. To też jest taka pora roku, gdzie często trzeba polować na pogodę. Czekamy po prostu, aż będzie troszeczkę cieplej, żeby wyjść na rower. Bo nie zawsze można iść na rower, bo często w jesień jest po prostu za zimno. Co gorsza, z biegiem czasu jesień jest coraz zimniejsza, no bo zmierza do zimy. Także musimy być czujni, ciągle polować w zasadzie na odpowiednią pogodę. Ale udaje się, nie zawsze jesteśmy na straconej pozycji, często się udaje, tak jak dzisiaj. Choć jest zimno dzisiaj, to jednak pogoda, można powiedzieć, że bardzo ładna. Słoneczko ładnie świeci.